Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy studiowali lekcję biblijną, trzecią, zatytułowaną Święty i Sprawiedliwy Bóg. Będzie to studium Księgi Joela. Tekst pamięciowy. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa. Księga Joela, 2 rozdział, 11 wiersz. Myśl przewodnia. Bóg może się posłużyć sytuacjami kryzysowymi, by uwrażliwić swój lud zarówno na potrzeby polegania na nim, jak i na konieczności duchowego ożywienia i reformacji. W straszliwej plagze szarańczy i dotkliwej suszy, które wyniszczyły królestwo Judy, prorok Joel, człowiek współczesny Amosowi i Ozeaszowi, widział znak wielkiego i strasznego dnia sądu. Wobec kryzysu o takim nasileniu i takich rozmiarach wzywał on lud Judy do porzucenia grzechu i powrotu do Jahwe, do Pana. Opisał szarańczę jako armię Pana, a w jego nadejściu ujrzał jego karę dla niewiernego Izraela. Joel prorokował, że w porównaniu z przyszłym sądem Bożym ta plaga szarańczy będzie niczym. Jednak ten sam sąd przyniesie niepojęte błogosławieństwa tym, którzy są wierni Bogu i posłuszni Jego nauce. Tak więc sąd, jakkolwiek straszny, może oznaczać także zbawienie i odkupienie dla tych, których serca są otwarte na Boże kierownictwo. Część na niedzielę. Katastrofa narodowa. Przeczytaj Księgę Joela, 1 rozdział od 1 do 12. Co działo się w Judzie? Słowo Pana, które doszło do Joela, syna Petuela. Słuchajcie tego wy starcy, nasłuchajcie wy wszyscy mieszkańcy ziemi, czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców. Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu. Co zostało po gąsienicach? Pożarła szarańcza. A co zostało po szarańczy? Pożar konik polny. A co zostało po koniku polnym? Pożarła lwa. Ocućcie się, pijani, i płaczcie, zawodźcie z powodu moszczu, wy wszyscy, którzy pijecie wino, że odjęty jest od waszych ust. Gdyż moją ziemię naszedł lud mocny i niezliczony. Jego zęby są jak zęby lwa, jego uzębienie jak uzębienie lwicy. Spustoszył moją winnicę, połamał moje drzewa figowe. Odarł je doszczętnie z kory i zostawił tak, że zbielały jego gałęzie. Zawodźcie jak panna ubrana we włosienicę nad narzeczonym z młodych lat. Dom Pana pozbawiono ofiary z pokarmów i płynów. Żałobą okryci są kapłani, słudzy ołtarza. Zniszczone jest pole, żałobą okryta jest rola, gdyż zniszczone jest zboże, moszcz wysechł, zniknęła oliwa. Twórzcie się, rolnicy, narzekajcie, winiarze, z powodu pszenicy i jęczmienia, gdyż nie ma zbiorów na polu. Usła winorośl, a drzewo figowe zwiędło. Drzewo granatowe, palma, jabłoń, wszystkie drzewa polne uschły. U synów ludzkich znikła radość. Prorok, który żył w rolniczym społeczeństwie, wzbudzał przerażenie wśród rolników zapowiadających utratę plonu. Nieurodzaj spowodowany przez szarańcze mógł sparaliżować gospodarkę kraju na wiele lat.
oprócz utraty żywności, cienia i drewna, klęska niosła też groźbę erozji gleby. Niektóre drzewa owocowe w Palestynie dopiero po 20 latach od posadzenia zaczynają owocować. Zniszczenie upraw rolnych i lasów było typową taktyką armii najeźdźczych, chcący ukarać tych, którzy stawiali opór. W taki sposób uniemożliwiano na dłuższy czas podźwignięcie się kraju z upadku ekonomicznego. Przeczytaj piąte powtórzonego prawa, jak wersety te pomogą nam zrozumieć to, co działo się w Judzie. Księga piąta Mojżeszowa, czyli powtórzonego prawa, 28 rozdział i 38 wiersz. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zżera je szarańcza. Prorok użył czterech różnych określeń szarańczy, aby podkreślić nasilenie i klęskę plagi. Zniszczenia spowodowane przez szarańczę zostały dodatkowo pogłębione przez suszę. Wszystkie plony uległy zniszczeniu, a rolnicy wpadli w rozpacz, bo zostali z niczym, nie mieli nawet ziarna potrzebnego do przyszłego zasiewu. Ta katastrofa żywnościowa była bezprecedensowna. O niczym takim nie słyszeli najstarsi ludzie, a pamięć o niej miała trwać w przyszłych pokoleniach. Fakt, iż coś tak przerażającego nie zostało się nigdy wcześniej, podkreśla wagę sytuacji. Joel zapowiadał także pozbawienie Izraelitów podstaw wyżywienia, jaką były winogrona, zboża i oliwa. Pszenica i jęczmień były najważniejszymi zbożami w Palestynie. Winorośl i drzewa figowe symbolizują w Biblii spokojne życie w obfitości i dostatku ziemi obiecanej. Idyliczny obraz spokoju i dobrobytu obejmował zasiadanie pod własną winoroślą i drzewem figowym. Wszystko to zostało teraz zagrożone wskutek Bożego sądu nadchodzącego z powodu grzechów Izraelitów. Czas żniwa był czasem radości. Choć ziemia obiecana została obdarowana Izraelitom, wciąż stanowiła własność Pana. Izraelici mieli dobrze korzystać z tej ziemi. Ponad wszystko zaś mieli czcić Boga i być Mu posłuszni, gdyż to On dał im tę ziemię. Dziękuję.